bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Serdecznie witam naszych gości. Dziękuję w ogóle wszystkim, że chcieli wziąć udział w ogóle w naszym teście, że jednak nie przestraszyli się, że ta wiedza będzie w jakiś sposób weryfikowana. Także bardzo serdecznie już w tym momencie dziękuję za odwagę. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam też uczniów naszego technikum klasy 4E, 4B, 4A i 3B. Obniżeniu kosztów tego przepływu, a w konsekwencji, więc najszerzej, obniżenia
kosztów wszelkich logistycznych, biznesyjnych i innych. I tak w systemie logistycznym wojsk można wyróżnić 6 podsystemów oraz 2 obszary funkcjonalne. Dobry nastrój wprowadzi nas piosenka, oczywiście w nawiązaniu do naszego motywu przewodniego, jakim jest pieniądz. Mianowicie piosenkę Gdybym był bogaty zaśpiewa Tomek Osica przy akompaniamencie Michała Pawłowskiego na akordeonie i Mateusza Korzeniewskiego na pianinie. Zapraszamy. Gdybym był bogaty, całym tym bym miliwał, bym miał wielki pan. Raz bym się przyczynił, dim-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 dim. Całym tym bym miliwał, bym miał wielki pan. Zapraszam wszystkich uczestników testu o zajęcie miejsc. Co, gdzie trzeba ten numer? Ten numer gdzie zapisać? Bardzo dziękuję. Wewnętrzny. Były zatrudniony na czas tej szkoły po 5 miesiącach pracy rozwoju.
dotarł na punkt odpowiedź celu, tak na zgodę. Na koniec roku podatkowego. To dobrze mamy. Dobrze mamy. Tylko dla Ciebie piszę, tylko Ty.
I tak, w kategorii pozostałe, czyli osoby reprezentujące różne firmy, wezmą jednostkę wojskową, instytucję, więc przedstawię się to następująco. Zapraszam do finału pana Zbigniewa Piątkowskiego. Panią Agatę Perchowską-Gitę. Pana Dariusza Kąsiora, radnego miasta. Nie wiem, gdzie jest pan Dariusz. Panią Luizę Koseską i pana Grzegorza Piątkowskiego. Uwaga, musimy obserwować, kto pierwszy i poprawny. Spadnie telewizji będzie. Odczytam protokół jury postawy mistrza, postawy wyróżnionych, nagrodzonych. Więc tak, chyba wszyscy jesteśmy ciekawi, kto otrzyma statuetkę i tytuł mistrza powiatowego mistrza wiedzy ekonomicznej. W tym roku tym mistrzem jest Rafał Bujański. Zapraszam wszystkich uczestników tutaj na salę. Jeżeli ktoś już uważa, że jest niepotrzebny, bardzo proszę, przyjdźcie jeszcze, kochani, bo się jeszcze trochę będzie działo. Mieliście nagrody rzeczowe. Za trzy pierwsze miejsca nagrody rzeczowe są właściwie takie same. To są tablety, książki, bardzo ważne, że dobre książki o treściach ekonomicznych, pendrive i inne jeszcze gadżety. Wyróżnienia to są nagrody zielony kolor, to są też takie różne gadżety, punkty, książki i tak dalej. No od pierwszego wymienia. Od pierwszego, to jest nagrody mistrza. Proszę, ustaw się tutaj, nie uciekaj. Bardzo proszę, wręczenie nagród. Zapraszam do drugiego miejsca Dania Siliński. Jestem, pani dyrektor. Jak zwykle pan jest niezawodny. Bardzo żałuję, że nie zdobyłem pierwszego miejsca. No przykro mi, ale rok, ma pan szansę. Ale za rok na pewno. Tak, do trzech razy sztuka. Dziękuję. Bardzo gratuluję. Serdecznie. Gratuluję. Proszę bardzo. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. O Jezu. Ja przepraszam, że będę w ten sposób, ale dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja pracuję, tak, pracuję. To jest również radny, pani dyrektor, żeby była jasność. Słychać TV.